To był konkurs tak zwany zamknięty, czyli zaproszone zespoły wzięły udział. Było 5 zespołów, które złożyły pracę. Decyzja nasza była jednomyślna. Autorem tej nagrodzonej pracy jest profesor Karol Badyna. Współpracował z Łukaszem Podczaszym. Pomnik będzie miał co najmniej 2 metry, może ciut więcej. Na podwyższeniu, które będzie miało około 60 cm. Z czego będzie wykonany? No, z materiałów najbardziej szlachetnych, czyli sama postać i blat tego biurka z naniesioną jakąś taką bardzo delikatnie mapą miasta, fragmentu miasta. Będzie wykonane z brązu, w odlewie z brązu, natomiast pozostałe te elementy kamienne, bardzo bym chciał, żeby to był czarny, polerowany granit. Pomnik stanie tak, jak powinno to być, na granicy Krakowa Starego i Podgórza, mianowicie przy zejściu składki Bernatka po stronie podgórskiej. To była osoba, która połączyła Kraków z Podgórzem, a więc takie miejsce łączące te oba organizmy miejskie jest chyba najlepszym miejscem do tego. Praca nas ujęła ze względu na to, że w samym zamyśle był pewien przekaz ideowy prezydenta, który budował wielki Kraków i symbolicznie ta praca prezydenta, który trzyma rękę na pulpicie, na biurku, daje niejako asumpt do stwierdzenia, to jest mój wielki Kraków. My zapominamy zawsze o tym, że Kraków, który zastał Leo, to był zupełnie inny Kraków niż jest obecnie. To było niecałe 6 km². On stworzył miasto, które potem zaczęło się dalej rozrastać i dzięki temu mamy obecny Kraków.